Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, z tej strony oczywiście Liberewo 80, FIFA 17, Foot Champions. Jak widzicie na załączonym obrazku, mamy rozegrane jak na razie 21 spotkań, 11 zwycięstw. Moi drodzy, krótka charakterystyka tego trybu. Jeden z youtuberów powiedział, że jest Foot Champions najwyższy poziom w FIFA, ale czego, moi drodzy? Nie gry w FIFA jako takiej, tylko tak naprawdę gra sprowadza się do tego, aby więcej razy przechytrzyć bądź wykorzystać idiotyzm botów i gry obronnej przeciwnika. Kto jest w stanie zrobić to więcej razy w przeciągu jednego spotkania, ten wygrywa. Moi drodzy, wydawało mi się, że w fucie są wylewy i są, tak jak widzicie w poszczególnych moich filmikach, pewnie tego również doświadczacie. Jednakże w drafcie również są, ale to, co się dzieje tutaj w Foot Champions, to po prostu woła o pomstę do nieba. Także, moi drodzy, w niniejszym odcinku przedstawię wam 5 spotkań, w kolejność mniej więcej chronologiczna, także zapraszam was do oglądania. Obejrzyjcie bramki, obejrzyjcie skróty poszczególnych meczy, także będzie mój komentarz, powiem wam kilka słów o fucie, o, powiedzmy, bardziej szczegółowo, także zapraszam do oglądania. Także tak jak mówiłem, niech bramki i mecze, niech składy pokazujące się leci to w tle, a ja po prostu powiem kilka słów bardziej szczegółowych o samym trybie. Moi drodzy, sędziowie w tym trybie sędziują dobrze, sędziują w miarę sprawiedliwie, jednakże bardzo przeszkadzają w rozgrywaniu akcji. Nierzadko zdarza się w przeciągu meczu, kiedy sędzia tak ustawi się bądź przesunie się podczas rozgrywania akcji, że po prostu trafiamy w niego piłką. Kontuzje, druga sprawa. Moi drodzy, rzadko się zdarza, akurat może po prostu zdarza się to komuś rzadziej, jednakże jedna, dwie, a nawet trzy kontuzje w przeciągu jednego spotkania w tym trybie i to dzieje się po prostu nagminnie. Najczęściej kontuzjowany jest tułów oraz stopa. I tak naprawdę dostajemy ileś set końców za wygrane spotkanie. Wiadomo, trzeba dokupić kondycję, no ale te kontuzje, te karty leczenia kontuzji też naprawdę nie są tanie. Brak fauli w polu karnym, kolejna sprawa, naprawdę czasami zawodnik przekoziołkuje i sędzia nie odgwiżdże tak naprawdę faulu i tak naprawdę sytuacja jest klarowna, gdzie faul powinien być odgwizdany i akcja jest kontynuowana. Najczęściej kończy się to kontrą i również na przykład stratą bramki. Był taki jeden mecz, moi drodzy, gdzie wygrałem 7-5. Ja i mój przeciwnik mieliśmy po około 20 strzałów, z czego około 15 na bramkę. No, mecz był po prostu szalony i okropny. Zarazem ja go wygrałem 7-5. Z drugiej strony, na drugim biegunie był mecz, gdzie przez 90 minut ja i mój przeciwnik nie oddaliśmy żadnego strzału. Nie tyle, że celnego na bramkę. W ogóle żadnego strzału. Przez 90 minut, wyobraźcie sobie, nie padł ani jeden strzał na bramkę. Ten mecz bodajże przegrałem w rzutach karnych. Tak jak mówiłem, wylewy w fucie są i pewnie będą. Wydawało mi się, że szczytem są wylewy w drafcie, ale to, co się tutaj wyprawia, to naprawdę to jest szok. Czasami, tak jak w tym meczu 7-5, miałem wrażenie, że obie drużyny grają bez obrony. Kolejna sprawa. Zawodnicy ustawiają bardzo często
autobus już od pierwszej minuty. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Od pierwszej minuty zawodnicy jest autobus, pewnie gra z kontry i grają w ten sposób. Jeżeli uda im się strzelić bramkę, to nie sposób jest po prostu praktycznie odrobić. I to się dzieje naprawdę dosyć często, gdzie no wiadomo, że każdy chce wygrywać w tym trybie i cel uświęca środki, ale tak naprawdę zabija się w ten sposób samą rozgrywkę. Takie jest po prostu moje zdanie. Odnośnie składów, jakie się pojawiają, powiedziałbym, że są bardzo podobne do tego, jakie widujemy w fucie. Nic szczególnego. Na te 19 spotkań, może faktycznie 2 bądź 3 zdarzyły mi się składy, z którymi musiałem się mierzyć, które naprawdę były mega, mega mocne. Ale czy ja wiem, czy akurat poziom, jaki prezentował przeciwnik, jeden czy drugi, był taki mocny. Tak jak widzicie tutaj w tych spotkaniach składy, no nic szczególnego po prostu. Ostatnia sprawa, którą chciałem poruszyć, to Sokratis mój w Informie i Piszczek. Mają oni obaj z pracowitości oczywiście średnia, średnia. Ale to, co oni dwaj wyprawiali, wszyscy mieli wylewy, moi drodzy, wszyscy mieli wylewy, nie mówię, że nie, ale to, co wyprawiali Sokratis i Piszczek, no to po prostu się nie mieści w głowie. Odwracanie się, brak wybicia piłki, nawet jak jest pasek naładowany, na przykład podczas rzutu rożnego, załóżmy, piłka spadała Piszczkowi czy Sokratisowi. Widzicie teraz tutaj Piszczek 6-6 ocena pod nogę. Pasek naładowany, brak wybicia, brak reakcji. No po prostu byłem tak zdegustowany grą tych dwóch szczególnie zawodników, że to jest po prostu szok. Także podsumowując, moi drodzy, na razie, jeżeli chodzi o pierwszą część Food Champions, mamy rozegranych 21 spotkań, 11 zwycięstw, 10 porażek. Ten tryb rozpocząłem w piątek, praktycznie z samego rana. Miałem wtedy dzień wolny, rozegrałem, moi drodzy, 9 spotkań pod rząd. Pierwszych dwóch spotkaniach przegranych nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle. Przyzwyczajenia z futa dały o sobie znać, a tutaj jest jeszcze gorzej, tak jak mówiłem. Przegrałem te mecze z Kretesem, musiałem chwileczkę sobie odpocząć i przemyśleć, co się w ogóle stało. Te dwa mecze sobie tak profilaktycznie nagrałem. No i już potem od następnych meczów już było coraz lepiej. Po 9 meczach miałem bilans już dodatni 5-4. Ale w każdym bądź razie po tych 9 meczach byłem tak zmęczony, tak zmęczony. W ten piątek rozegrałem 15 spotkań. Byłem po nich tak bardzo zmęczony, że musiałem naprawdę odstawić na kilka godzin FIFA, bo myślałem, że nie wyrobię. Generalnie te 40 spotkań do rozegrania w przeciągu weekendu, tym bardziej, że ja jeszcze w ten weekend pracuję, także to jest 10 godzin czystej gry, licząc na przykład na jeden mecz 15 minut, tak? To jest 10 godzin non-stop rozgrywania spotkań. Przeciwnicy są naprawdę, no powiedzmy, wyższy poziom prezentują niż w fucie, ale z kolei poziom gry obronnej jest słabszy, jeżeli chodzi o boty, więc każde niedopatrzenie, każda nieścisłość w grze jest momentalnie wykorzystywana. Także, moi drodzy, tyle słowem podsumowania. Także widzicie, pierwsza część Food Champions za nami. Jesteśmy po 21 spotkaniach. Oczywiście we wtorek zapraszam na drugą część. Dobijemy na pewno do 40 spotkań. Mam nadzieję, że zdobędziemy 18 zwycięstw, co nam da
kwalifikacje do następnej ligi weekendowej. Także moi drodzy, ja będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Oczywiście paczki, jak zapewne wiecie, będą dopiero w czwartek, ale pack opening w czwartek zrobimy sobie wraz z drugą ligą Ultimate Team. Także zapraszam Was do oglądania. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!